Cześć, witaj. Cześć. Co robisz dzisiaj na finale w studio? Właśnie czekam na wejście, żeby popowiadać trochę, jak blogerzy wspierają finał działania WOŚP-u. No i oglądam, na razie się rozglądam i widzę, co tu się dzieje. I jak blogerzy wspierają działania WOŚP-u? W tym roku, to znaczy w ubiegłym roku, w grudniu, na naszej blogowej wigilii, czyli świątecznym spotkaniu blogerów, youtuberów, organizowaliśmy razem z Allegro rzeczy od serca. Blogerzy przynosili ważne dla nich rzeczy, żeby wystawić je na aukcje internetowe. I no, kilkadziesiąt filmów zostało nagranych podczas samej blogowigilii z rzeczami, które blogerzy wystawiali. Cały czas na Facebooku też mi wyskakują linki do aukcji, które blogerzy promują, wystawiają swoje rzeczy, zachęcają ludzi, żeby przeznaczali pieniądze na WOŚP. Czyli co można wylicytować? Na przykład można wylicytować robione przez blogerów lalki szmaciane, można wylicytować książki ważne dla blogerów. Jedna blogerka licytuje słoik swoich znanych, słynnych w blogosferze ogórków kiszonych. Także są przeróżne rzeczy. Również blogerzy wystawiają jakieś swoje szkolenia w tym, czym są ekspertami, żeby też podzielić się swoją wiedzą. Witam serdecznie. Dzień dobry. Co Bazylia robi w TVP dzisiaj? Dzisiaj w TVP spotykamy się na 24. finale Wielkiej Orkiestry z A Przypinką i z blogowigilią, czyli z blogerami i youtuberami. I co robicie? Jak wspieracie fundację? W tym roku udało nam się pięknie wesprzeć fundację, ponieważ współpracowaliśmy w ramach akcji Rzeczy od Serca i nasi blogerzy i youtuberzy przekazali mnóstwo pięknych, osobistych rzeczy na aukcję właśnie dla Wielkiej Orkiestry. Także jesteśmy bardzo dumni i bardzo zadowoleni. A jeśli chodzi o A Przypinkę, czy dalej działa i funkcjonuje prężnie? Prężnie funkcjonuje, mamy nadzieję dobić do 1000, już nam bardzo niewiele brakuje, ale jest coraz więcej tej pozytywnej energii, szczególnie ostatnio, także myślę, że bez problemu 1000 będzie całkiem niedługo.